Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące objawy, widzisz, że ono jest inne, na przykład nie patrzy ci w oczy, często lubi się kręcić wokół siebie, robić jakieś, nie wiem, układać klocki czy samochodziki w linii, albo jeden na drugim klocki, nie odpowiada ci, ma problem, jakby widzisz, że nie rozumie do końca tego, co chcesz przekazać, pomimo, że już jest na tyle duże, to warto sprawdzić, czy no nie jest autystyczne. Ponadto dzieci autystyczne bardzo często mają specyficzne, silne, wręcz obsesyjne zainteresowania. To jest ich siła. Ja bym to uznała za siłę. Na przykład mogą się interesować rozkładem tramwaju, mogą się interesować literkami, cyferkami, mogą się interesować dinozaurami, pociągami i te zainteresowania są ich skrajnie silne, chcą się dowiedzieć wszystkiego na ten temat i jeśli nie mają problemów komunikacyjnych, jak to jest w przypadku zespołu Aspergera, to mogą o tym nawijać bez końca, nieważne czy ktoś słucha. I tutaj bym zwróciła na to uwagę, ponieważ bardzo często w terapiach ludzi czy dzieci autystycznych, no, dziecko to też człowiek, dzieci autystycznych bardziej się skupiają terapeuci na ich problemach, żeby poddawać terapii ich problemy, na przykład komunikacyjne. Ja uważam, że trzeba by robić to równomiernie, żeby pomagać im w dostosowaniu się do tego dziwnego świata, który postrzegają inaczej niż my, żeby byli zdolni do tego, żeby się komunikować, żeby zawierać przyjaźnie, jak również żeby pomagać im rozwijać i wzmacniać te swoje strony silne, no bo chcemy im zapewnić jak najlepsze życie, no a przecież to właśnie na tym polega, żeby to dziecko miało zainteresowania i potrafiło je odpowiednio wykorzystać potem w dorosłym też życiu. U mojego dziecka akurat to było tak, że on bardzo szybko się zaczął interesować literkami i cyferkami, już jeszcze jak miał poniżej drugiego roku życia i zauważyłam, że gdy miał już 2 lata, to potrafił odczytywać krótkie słowa jak hen, czyli kura, dog, czyli pies i tak dalej. Potem ta zdolność mu się rozwinęła do 3 roku życia, gdzie umiał już normalnie czytać. Natomiast w 3 roku życia, ponieważ interesował się różnymi językami, właściwie nazywaniem rzeczy różnymi językami, bo nie używał tego w celach komunikacyjnych, tylko jakby kolekcjonował słowa, to potrafił w 4 językach nazywać rzeczy. Z tym, że właśnie był problem, ponieważ nie umiał tego użyć tak, żeby coś powiedzieć, żeby o czymś opowiedzieć. Dzieci autystyczne bardzo często właśnie mają takie schematyczne zainteresowania, literki, cyferki, kolory, kształty i tak dalej, natomiast może je drażnić coś, czego oni nie rozumieją, coś, co nie jest schematyczne, jak na przykład zwyczajna rozmowa, historia, jakaś zwyczajna bajka, nie wiem, o pingwinie, czy o wróbelku, czy czymkolwiek, bo tam coś się dzieje, dzieje się komunikacja i komunikacja, emocje, to jest coś, czego te dzieci nie za bardzo rozumieją, więc takie coś ich może drażnić. Ale warto szukać dla takiego dziecka bajki z historią, którą ono polubi. W wypadku mojego małego to był Bakpus, taka angielska stara bajka. To był Reksio i to była też Świnka Pepa. Tak więc udało się spowodować, że moje dziecko nie tylko zaczęło programy, tylko te edukacyjne oglądać, ale też oglądało jakieś historie. W przypadku Wielkiej Brytanii ja uzyskałam bardzo dużo fajnej pomocy od przedszkola, właśnie od żłobka, gdzie zauważono odmienność mojego dziecka, które było bardziej zainteresowane literkami i cyferkami niż dziećmi. I tam poradzono mi najpierw właśnie iść do pediatry, tak więc idź do pediatry. Pediatra najpierw prawdopodobnie zleci z badania słuchu, bo to dziecko może nie reagować, jak ktoś do niego mówi, bo uzna to po prostu za nieistotne. Jak będzie istotne dla niego, to wtedy zareaguje. Jak nieistotne, to nie zareaguje. Niemniej dla pewności w pierwszym rzędzie zazwyczaj pediatrzy sprawdzają słuch na wszelki wypadek, żeby wykluczyć wadę słuchu. Następnie potem idzie się do specjalisty związanego z autyzmem. W przypadku Wielkiej Brytanii są to 3 rodzaje specjalistów i ich wspólna diagnoza jest decydującą.
Następnie, jeżeli chodzi o rodzaj terapii, to zdecydowanie terapie behawioralne się przydają dziecku, czyli takie, które uczą odpowiednich zachowań, jak również terapie związane z komunikacją. Logopeda jest naprawdę bardzo przydatną osobą dla dziecka autystycznego. W przypadku dziecka z Aspergerem nie do końca, bo to dziecko jednak ma duży zasób słów, umie się komunikować, tylko ma problemy społeczne. Niemniej właśnie terapia behawioralna, czyli ucząca różnych zachowań w różnych sytuacjach, terapia komunikacyjna, czyli właśnie logopeda, to są te elementy terapii, które się bardzo przydadzą dziecku autystycznemu i mogą naprawdę fajnie pomóc w wielu przypadkach. Taki przykład w przypadku mojego dziecka, które 2 lata temu nie chciało nawet odpowiadać tak czy nie, teraz już mogę powiedzieć nawija. Tak więc nie jest to oczywiście doskonały kontakt, taki jak bywa z innymi dziećmi, które nie są autystyczne czy z zespołem Aspergera. Jednakże nawija, potrafi nawijać godzinami, tak więc jest to widoczna poprawa przez te 2 lata. Warto działać jak najszybciej. Ponadto również w przypadku dzieci autystycznych można się postarać o asystenta do szkoły. Również w Polsce, jak również w Wielkiej Brytanii, istnieje taka funkcja, która jest której jest się asystentem takiego dziecka i to dziecko może chodzić do normalnej szkoły, jeżeli nie ma problemów z uczeniem się. Tylko że asystent to jest osoba taka wykwalifikowana w autyzmie i w spektrum autyzmu, która pomaga jakby, gdy jest to potrzebne, jest takim pośrednikiem pomiędzy szkołą i uczniami, nauczycielami, a tym dzieckiem. Tak więc jest to bezpłatne, tylko trzeba wypełnić bardzo dużo papierów. Zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii naprawdę trzeba wypełnić dużo papierów. Jeżeli chodzi o papiery, to często jednostki szkolne mogą pomóc w tym, bo ten problem jest coraz częstszy. Tutaj w Wielkiej Brytanii to jest hiperczęsty, praktycznie w niemal każdej rodzinie jest dziecko autystyczne, bo tutaj jest taka, a nie inna opieka medyczna okołoporodowa, która zwiększa skalę tego zjawiska. Tak dla przykładu w Anglii jest 11 razy więcej dzieci autystycznych niż w Polsce i 12 razy więcej niż w Niemczech i we Francji. Jest to głównie spowodowane złą opieką medyczną, ponieważ bardzo duża część z czynników, które mogą wywoływać autyzm, jest w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu albo problematycznego porodu. Tak więc te terapie zdecydowanie się przydają. Natomiast jeżeli chodzi o inne terapie, takie, które Ty możesz zrobić w domu, o tym będę mówiła w innym filmiku. Póki co dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam na darmowy kurs związany z autyzmem. Minikurs. Ale możesz się zawsze dowiedzieć wszystkiego w jednym miejscu. Jak również na przykładzie kogoś, kto tego doświadczył. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam na astrosales.pl/kursy/online. Żyj mądrze i zdrowo.